Hotel Premier w Krakowie zgromadził miłośników naturalnego zdrowia. Wszystko za sprawą 9. Sympozjum Zielarskiego odbywającego się pod hasłem Zapomnij o zapominaniu. Wydarzenie zorganizowała Polska Izba Zielarsko-Medyczna oraz miesięcznik Zdrowie bez leków. Całe życie moje to jest związane z ziołami, z popularyzowaniem ziół, bo to jest pierwsza apteka, którą człowiek jest obdarzony, odkąd tylko świat istnieje. I teraz znów świat medyczny do tych ziół powraca, bo tam są leki na wszystkie choroby. Jeśli one nie zostały już odkryte, te rośliny lecznicze, to niebawem będą odkryte, bo innej możliwości nie ma. Tam są tysiące, miliony ziół, miliony leków, tylko żeby je wszystkie poznać, trzeba do tego badań naukowych i wiedzy, intuicji, bo bez intuicji nic się nie da. To unikalne spotkanie stanowiło doskonałą okazję do pogłębiania wiedzy z zakresu medycyny naturalnej oraz zielarstwa, a także do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń z wybitnymi ekspertami w tych dziedzinach. Jestem pierwszy raz na takim sympozjum zielarskim. Bardzo byłam ciekawa, jak to wygląda, bo zaczęłam się interesować właśnie ziołami i dlatego tutaj jestem dzisiaj. Jestem bardzo zadowolona, bo jest bardzo dużo wystawców. Podczas trwającego 3 dni niezwykłego wydarzenia branżowego na scenie pojawiło się grono znakomitych prelegentów. Marzyłam, żeby zobaczyć panią Barbarę Kazana, dlatego już sobie tutaj miejsce zajęłam i czekam. Ja opowiadam ludziom, jak samodzielnie sobie wszystko przygotować, żeby wyjść właśnie na łąki, do lasów, na pola i żeby samodzielnie zbierać i swoimi własnymi rękami przygotowywać. Myślę, że to jest miejsce, gdzie przychodzą osoby, które chcą szukać informacji czy odpowiedzi na pytania, być może na które nie znają jeszcze. Wszystkich. Mówię o prelegentach i o uczestnikach tak samo. Nikt z nas nie zjadł wszystkich rozumów. Myślę, nikt nie jest alfą i omegą kwestii zdrowia tak do końca i każdy z nas może znaleźć jakąś tam cząstkę do tego, żeby się douczyć, żeby coś tam nowego poznać. Podchodzimy do medycyny tej klasycznej, akademickiej z ogromnym szacunkiem. Ja sama od lat jestem prezesem Fundacji Kosakowskiego pod patronatem twórcy polskiej kardiochirurgii dziecięcej. Jednak dzięki olejkom eterycznym uzyskujemy to, co nazywamy w medycynie homeostazę, równowagę, która mobilizuje organizm do obrony autoimmunologicznej. I to możemy polecać zarówno samym sobie, ja stosuję olejki od lat, jak również wszystkim innym przyjaciołom, rodzinom, znajomym od kolebki po grób. To była prezentacja na temat dzikich roślin jadalnych, które przeciwdziałają starzeniu się. Dużo ich mamy? Tak, generalnie samych dzikich roślin, takich, które możemy wykorzystywać kulinarnie, jest około 1200 gatunków w Polsce, czyli takich dzikich roślin. Także generalnie na 5 roślin, dwie średnio, które napotykamy, mają zastosowanie w kuchni. Krakowski Hotel Premier wypełnił się zielarzami, właścicielami i personelem sklepów zielarsko-medycznych, sklepów zielarskich, jak i ze zdrową żywnością. Nie zabrakło fizjoterapeutów, naturopatów oraz wszystkich tych, dla których tematyka zielarstwa i fitoterapii stanowi element ich pracy zawodowej, a także wszystkich, którzy w naturalny sposób chcą zadbać o swoje zdrowie. Co panie tutaj sprowadzać? Zioła! I preparaty naturalne. Troska o swoje zdrowie, żeby czy coś można zmienić, poprawić, ulepszyć, jakie można metody naturalne zastosować, no, żeby odejść od tej medycyny standardowej, konwencjonalnej. Mamy nasze najbardziej topowe produkty, czyli oleje świata, soki świata i nasze suplementy, w tym wszystkie nowości, syropy również, len mielony, błonnik, nasiona chia, także to, co generalnie mamy w ofercie, witaminy D, suplementy. Na bieżąco tłoczymy olej lniany, dlatego na bieżąco, bo to jest olej, który ma najkrótszą trwałość z wszystkich, maksymalnie do 3 miesięcy. Lejemy prosto z urządzenia do buteleczek olej lniany. Trzeba dbać przede wszystkim o odporność. Oprócz zdrowego odżywiania i takiego suplementu, nie możemy zapomnieć o suplementacji, ponieważ nasz organizm nie produkuje ani witaminy D3, ani tych kwasów omega. I to musimy dostarczyć z zewnątrz. No jak pewnie większość tutaj stoi z zielarskich, samo zdrowie, witaminy, minerały i każdy znajdzie coś dla siebie, myślę. W naszej ofercie głównie specjalizujemy się i zachęcamy do olejku lawendowego ze względu na to, że to jest nasza główna tak naprawdę podstawa marki. Jest 100% naturalny, dlatego
że tak powiem, każdy jest zszokowany i zapachem, i właściwościami tego olejku. Tutaj tak rozpłynie i wchłonie, on ma niesamowite właściwości właśnie wchłaniania się w głąb naszej skóry. Jakich produktów pani poszukuje? Najbardziej potrzebuje ziołolecznictwo i poza tym no, różnego rodzaju maceraty. Nie? Dlaczego jest pani właśnie zwolenniczką takich preparatów naturalnych? Dlatego, że doświadczenia życiowe zmusiły mnie do poszukiwań sposobów leczenia w medycynie naturalnej. Sama się tym zajmuję dzięki temu i uważam, że to jest nasz tak naprawdę powrót do zdrowia społecznego, nie tylko mnie indywidualnie, bo za dużo leków zażywamy. My tutaj właśnie szukamy takich odbiorców, którzy później od nas biorą, my pod nich produkujemy, tak? My jesteśmy producentami. Pod nich produkujemy, oni później mają swoje sklepy ze zdrową żywnością i sprzedają. Dla wielu przybyłych wydarzenie było okazją do inspirujących doświadczeń i cennych informacji. Dowiedziałem się właśnie o nowych produktach, które pan profesor prowadził. Dowiedziałem się odnośnie resweratrolu, który jest właśnie w liściach winogron, o czym masę ludzi też się nie spodziewało, że takie coś jest. Tak samo jak myślę, że wszyscy wiedzieli o tym, że jest w winogronach, natomiast nie wiedzieli o tym, że jest to w liściach. Jednym z celów imprezy było także dotarcie do odbiorcy nie tylko z produktem, ale i wiedzą. Wiedza to jest jedna rzecz, a druga to jest, ja zawsze próbuję jakoś tak zmotywować czy zachęcić do poszerzania horyzontów przede wszystkim, bo myślę, że sama nauka jako taka w dobrym wydaniu charakteryzuje się tym, że dociekamy, szukamy, motywujemy do tego, żeby każdy szukał, dociekał. I to jest bardzo wiele aspektów. To, co w medycynie dziś widzimy, takie zintegrowane, to generalnie wcale nie negujemy tej tak zwanej medycyny akademickiej, tylko bierzemy to, co najlepsze w tej medycynie, naszej, w technologii, którą osiągnęliśmy i próbujemy to połączyć przecież z latami, jak nie dziesiątkami albo setkami lat wiedzy chociażby zielarskiej, prawda, fitoterapeutycznej. Nie byłam u lekarza od 25 lat, bo wtedy tyle ma mój najmłodszy syn. Nie chodzę do lekarzy, sama się leczę, wyleczyłam się z czynności tarczycy, z wszelkich bólu nadgarstkowego, dietą i suplementami diety. Tylko nastawienie najlepsze, do zdrowia jest super. Mam zasadę taką, sprawdziłam, działa. Nie sprawdziłam, nie wiem, może działa, może nie. Ale też nie jestem takim człowiekiem, ten ktoś powiedział, że mnie uzdrowi dotykiem i ja biegnę do niego i on mnie uzdrowi na pewno. Chociaż efekt placebo jest bardzo skuteczny, ale... Sympozjum zielarskim rozpoczęto Dzień Seniora. Z tej okazji zaproszeni goście, a wśród nich byli także członkowie organizacji Senior Plus oraz kilka uniwersytetów trzeciego wieku, mogli skorzystać z możliwości zrobienia różnych badań, degustacji, zaopatrzyć się w naturalne produkty na kilkudziesięciu stoiskach i posłuchać muzyki podczas specjalnego koncertu.